Niezwykle ciekawa jest praca rzeźbiarska Stanisława Szukalskiego. Szukalski to artysta uznawany za wizjonera, mimo że jego dzieła niemal w całości uległy zniszczeniu. O artyście zrobiło się głośno po tym, jak ukazał się film poświęcony jego twórczości, wyprodukowany przez Leonardo DiCaprio. Prace Szukalskiego charakteryzują tajemnicze, praktycznie niemożliwe do odczytania treści ukryte w ornamentach i znakach. Jest on autorem teorii mówiącej o wspólnym pochodzeniu wszystkich języków świata. W celu jej potwierdzenia napisał 42 tomy publikacji i opracował własny słownik. Prezentowane na aukcji dzieło po piersie generała Tadeusza Bora-Komorowskiego nawiązuje do heroizowanego wizerunku tej postaci. To właśnie decyzją głównego komendanta Armii Krajowej rozpoczęło się powstanie warszawskie w 1944 roku. Podczas walk o stolicę Bór-Komorowski odpowiedzialny był m.in. za przekazywanie informacji o stanie walk oraz apelował do aliantów o wsparcie w lotniczych zrzutach zaopatrzenia. Szukalski w swojej pracy twarz generała wkomponował w formy architektoniczne przypominające konstrukcje kanałów, którymi ewakuowali się powstańcy ze Starego Miasta do Śródmieścia. W ten sposób utożsamił jego postać z tragicznymi losami Polski.